Niech Pan Ciebie pochwalony, Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, w jedności wiary Chrystusowego Kościoła i w jedności historyczno-kulturowej, której na imię Polska. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Przywołuję te słowa pozdrowienia świętego Jana Pawła II z 1983 roku. Gdybyśmy dzisiaj stanęli przed portalami katedr, w szatr Notre Dame w Paryżu, czy Nicei we Francji, staniemy wobec zamkniętych drzwi i zniszczonych wnętrz. I trzeba odczuć ducha tych świątyń podpalanych i niszczonych w Europie i świecie. Tam krzyczą kamienie ze ścian jako protest przeciwko eskalacji zła i przemocy, jako protest przeciwko wolności człowieka, wobec dehumanizacji i dekonstrukcji człowieczeństwa. Uświadamiamy sobie trudną prawdę, że wszelkie zatarcie sakralnego charakteru świątyń aktami agresji staje się możliwe wówczas, kiedy w duszy ludzkiej zgaśnie Bóg, kiedy człowiek uwierzy prorokom fałszywej wolności, że Bóg umarł i dlatego zagłuszając w sobie głos sumienia w imię fałszywej tolerancji, tak zwanej fali multikulti, czyni Chrystusa niepotrzebnym Zbawicielem, wymazując Jego imię z historii świata i profanując najświętszy znak zbawienia. Dzisiaj, w listopadzie 2020 roku, powracając z całą niespokojnością pytania Jana Pawła II, które postawił nam na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku, odlatując z ojczyzny po pierwszej pielgrzymce. Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka tej ziemi? Oczywiście, że można, mówił papież. Człowiek jest wolny. Człowiek może Bogu powiedzieć nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość wody i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, rodakom i narodowym? Ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez przeszło 1000 lat, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Świadomi trudów poszukiwania odpowiedzi na te papieskie pytania,
Tekst świętego Pawła z listu do Tytusa. To nie jest wybrany tekst dzisiaj dla nas tutaj. To jest przesłanie dla samego Kościoła w Duchu Świętym. A przecież dotyczy głównie tak zwanego publicznego wymiaru bycia chrześcijaninem. Święty Paweł daje jasno do zrozumienia, że wiara w Chrystusa nie może być ograniczona tylko do doświadczeń prywatnych. Trzeba szukać wspólnego dobra. Wiara musi być pokazywana na zewnątrz. I to na tyle mocno, by wpływać na nasze życie społeczne. Posługując się pięknym językiem, Paweł opisuje wcale niełatwe przejście od tego, co dawne, nacechowane złym postępowaniem i nienawiścią, do teraźniejszości rozpromienionej łaską wejścia Chrystusa w świat. Mówi do nas wprost. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym rządzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, stawiam pytanie, czy to jest tekst świętego Pawła z pierwszego wieku po narodzeniu Chrystusa tylko dla tamtego pokolenia? Czy jest to rzeczywisty obraz świata, Europy i Polski? I podobnie kiedyś i dzisiaj. To przejście od starego człowieka do nowego we wspólnocie międzyludzkiej jest możliwe tylko w przyjęciu Chrystusa jako Zbawiciela. Usprawiedliwieni Jego łaską stajemy się dziedzicami życia wiecznego. Mocno podkreślił psalmista w Psalmie 23. Chociażbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jesteś z nami. Przechodząc do fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, przyznajmy, że Jezus zadziwia nas swoim płaczem nad Jeruzalem, miastem, które kochał, do którego pielgrzymował. Jezus zapłacze też nad grobem Łazarza. Choć przecież wiemy, że wskrzesił go z martwych. Ów płacz mówi nie tylko o jego prawdziwym człowieczeństwie, ale też o pełnym uczestnictwie w dramacie ludzi, którym trudno jest czasem zrozumieć Boży plan zbawienia i kierowania światem. Powiedzmy odważnie, Jezus zbawia nas nie tylko swoją Bożą wszechmocą, ale i swoją ludzką słabością. Dotknijmy ogrodu oliwnego z jego krwawym potem i trudnych słów na Golgocie. Boże, mówi, czemuś nie opuścił. Ale usłyszymy, przebacz, bo nie wiedzą, co czyni. Ten płacz Jezusa z dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza był już wówczas formą sądu nad miastem, które nie rozpoznało czasu Bożego wejścia w historię.
historię ludzkości. I dlatego Chrystus przepowiadał: nieprzyjaciele zniszczą ludzi i kamień zostanie na kamieniu. I tu nie chodzi tylko o groźby czy o karę dotykającą człowieka z zewnątrz. Tutaj idzie o głębokie doświadczenie cierpienia i śmierci Zbawiciela z racji dobrowolnego zrezygnowania z daru życia wiecznego. Tylko wówczas nie mówmy, że ktoś odrzucając Boga i życie wieczne będzie darem dla ludzkości i dla wolności człowieka. Drodzy w Chrystusie, chcielibyśmy jeszcze na chwilę powrócić do myśli związanej z dziękczynieniem Bogu za dar niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew nurtom ateistyczno-liberalnym potwierdzamy, że patriotyzm nie jest rodzajem ślepego nacjonalistycznego egoizmu, lecz miłującym powołaniem i misją odróżniającą nas wobec wartości innych narodów. Chcemy mocno się odróżnić, bo wówczas będziemy sobą, a nie papugą narodów. Patriotyzm jest również obowiązkiem wynikającym z czwartego przykazania Bożego: czci ojca i matkę swoją. Dlatego też jest sprawą honoru wobec Boga i gotowości i służby wobec współrodaków. W zakończeniu przywołajmy głos poety Kazimierza Józefa Węgrzyna. Jakże mamy z innymi pisać historię Europy, gdy to nieprawda dzisiaj trzyma w ręce pióro, a tyle ciężkich zbrodni przykrytych milczeniem i serce Europy wciąż milczy ponuro. Gdy sumienie jest chore, zatrute niewiarą, siada na miejscu Boga, głosząc swoje prawa. I Herod jest patronem chorych na nienawiść i pisze swoje dzieje bezwzględnie i krwawo. Dlatego idę do Ciebie, Chryste, tak jak umiem, i zmagam się ze światem, z lękiem oraz ciałem. Tyle we mnie ojczyzny i tyle we mnie wiary, tyle we mnie nadziei, co i niepokoju, bym Tobie tylko zaufał bez miary. Niosę zatem z pokorą wszystkie swoje stacje, każdy upadek wśród tłumu oraz klęskę w sobie. Niosę moją ojczyznę, której jestem cząstką, by ją ofiarować razem z życiem Tobie. Pokój Tobie, Polsko. Pokój Tobie.